Witajcie ponownie. Zajęło mi to troszkę czasu, niewiele, ale troszkę, żeby skonfigurować OBS-a tak jak należało. Dzięki temu działa on znacznie lepiej, chyba lepiej niż... No, gra lepiej pracuje niż w przypadku Frapsa. No i tutaj oczywiście nagrywam film taki dodatkowy, no bo tamten jest rzeczywiście... No nie da się tego oglądać, po prostu jak sam zobaczyłem co tam jest i zobaczyłem dwie łapki w górę, to zwątpiłem, aż sobie sam dałem łapkę w dół, żeby po prostu to zrównoważyć, bo naprawdę jest mi wstyd, że takie gówno po prostu weszło na kanał, no ale nie chciałem tego kasować ze względu na to, że no trochę się tam nagadałem, mówiłem o ważnych rzeczach związanych z moim życiem, no i no szkoda mi tego było usuwać, tak? Dobra, w takim razie... No cóż, w takim razie myślałem, że kogoś zaatakujemy, ale będziemy musieli sobie jeszcze trochę poczekać. W międzyczasie... Aha! Okej, okay, trochę to zajęło, ciekawe. Gościu tutaj już walczy, ja oczywiście kulturalnie... Kulturalnie nic nie zrobię, bo... Ale ja, może wygra, co? Trochę laguje. Co to się stało? Dlaczego on mi macha? Czy on zginął tamten? Aha, zginął. No tak. A gdzie moja nagroda? Jest. Dobrze. Spoko. Wow, aha, no tak, bo jestem duchem. No dobra, spoko. Ile by się przydało tutaj razy wygrać? Ogólnie to nie wiem. No nie będę tutaj oczywiście za długo siedział, bo wypadałoby jakieś postępy z tą postacią zrobić. Oczywiście dzisiaj nie miałem za bardzo czasu z pewnych względów. Ale no na pewno będę tutaj kombinował. Nie mogę się ruszać teraz. Jumiewa, nie lubię walczyć z ludźmi, z włóczniami. Czy pójdzie na backstab? Pójdzie na baksa. Chyba widział, że się ruszam. Coś tam majstruje. Coś tam majstruje. Spoko. Rzucił przedmiot. Więcej tych przedmiotów jest. Jeżeli nie przestaniesz rzucać przedmiotów, to zginiesz śmiercią tragiczną. Co on odpierdala, czy ja mogę wiedzieć? Nie lubię takich sytuacji, no bo jeżeli zacznę z nim walczyć, no to wyjdę na jakiegoś nuba. Zobaczmy, co on tam ma. Human effigy, co? What the fuck, czemu 98 sztuk? Wezmę. Wezmę. Kurwa, to był jakiś haker? Ja pierdolę. Dobra, chuj. Należy mi się. O, dawaj. Ukłon. Ja to sobie zostawię. Bo i tak to jest postać do PvP, więc to co tam mam i tak pewnie... Zaraz zresztą obadam, co to dokładnie tam dał. Zaraz się obada, co dostałem. Czemu ty nie walczysz? Aha, dobra, walczę, tylko jakoś tak... Ma ciekawy... Au, au. Niemiły stagger. Ciekawą wizję walki. Dobra, tutaj trzeba już chyba bez loka walczyć. Aj! Nie udało się przerwać jego ataku, no ale trudno się dziwić, to jest w końcu Ultra Sword, czy tam Ultra Great Sword, tego się nie powinno dać przerwać, a i tak mu jakoś trochę przerwałem. No bo machanie tą wielką bronią, niezależnie czy to jest miecz, czy maczuga, czy topór, zwiększa poiza. I w Dark Souls 1, o ile nie byłeś golasem, to praktycznie nie dało ci się przerwać ataku wielką bronią. Dobra, obadajmy sobie co tam dostałem. Human Effigies, ziółka, homard bełny, jakby nie było, repair powdery i
Jakby nie było, dostałem zajebiste przedmioty do PvP. Jakby nie było, dostałem zajebiste przedmioty do PvP. Dobra. Okej. Okay. Cześć, witam. O zdrowie nie pytam. Walczymy na śmierć i życie. Dobra. Ale zjebałem. Failogród. Czemu ty zaskoczyłeś? Czy zrobiłeś to celowo? Aha, uleczył się. Ale dobra, idzie dla mnie pomoc. Ach, co za fagas. Ha. Ganker. Nie dał mi dokończyć walki. I co w tej sytuacji? Bo ja już nie będę mógł się uleczyć. On, jeżeli pokona tego inwejdera tutaj drugiego, no to on się niewątpliwie uleczy. No i co? Ja będę w całkowitej dupie. Więc tak naprawdę powinienem przyłączyć się do gankera i wyrządzić temu koledze krzywdę. On tutaj bardzo mu zależało na tej ripoście, ale niestety... Ale niestety szyny najprawdopodobniej były złe. Sztaba Tytanitu. Spoko, ale ja muszę wrócić po moje dusze. Bo z tych duszy zawsze można sobie coś ulepszyć. No tak, ale o ile sobie wyfarmię tutaj te chunki, czyli grudki Tytanitu, to nie będę miał znowu shardów, odłamków. I o ile mogę kupić duże, no to małe trzeba farmić, bo Lenigrast ma tylko 10 sztuk, z czego już trochę kupiłem. Tam chyba ze dwie. No spoko. Wiecie co? Kurde. To mi się nie podoba. Bo z tego... Tego miałem dwa, jeżeli dobrze pamiętam. Bo z tego... Można rzeczywiście mieć jakieś tytanity i tak dalej. I to już jest nieco większe oszustwo. To mi się nie podoba. To wyrzucę i zostawię ile miałem. Natomiast resztę sobie zostawię, bo tamto to jest tylko kwestia farmienia i ewentualnie wydawania dusz. Tutaj natomiast możliwe, że też jest kwestia farmienia, ale to już jest jakby... No to już byłoby zbyt duże ułatwienie według mnie. Ale spoko. Skoro mamy takie dobrodziejstwa, możemy sobie przypisać tutaj to... Smarowidło, tym to już w ogóle będzie mojego roboro. Zapodam sobie to, chociaż mam pierścień. Chociaż mogę teraz wymienić pierścień. No i spoko, pobawimy się trochę. Witam, witam, kulturalny człowieku. Co masz mi do powiedzenia w sprawie swojego zgonu? Nie siadło, trochę szkoda, a powinno. Tutaj zjebałem ewidentnie. On ma 2 plus 10, zakładam. Aha! Aha! Broń z DLC masz. Aha! I ganking. Aha! Dobra, kończymy. Wow, to było ładne, aż mu zaklaszczę. Zrobił mnie jak małe gówno. Ale dobra. Z tego co zaobserwowałem, nie będę się czuł po prostu winny w przypadku gankowania graczy, no bo... Oni tutaj nie mają skrupułów. Co się dla nich liczy, to jest grudka tytanitu i spoko. Trochę mój światopogląd w stosach się zmienił, bo wcześniej byłem taki niby, no można by powiedzieć, że niby honorowy i tak dalej, ale kurczę, nie, sousy to nie jest to. Sousy to jest tryhardowanie, zajebywanie na hama po prostu i próbowanie wszelkich sił, żeby zabić, tak? To są sousy, a nie... Znaczy wiadomo, czasami można się tam pobawić w tą etykietę walki i tak dalej, ale przede wszystkim to jest takie napierdalanie na hama. Dobra, więc tak, Human Effigies. Skoro mam ich tyle, czemu by ich nie użyć? Tego też sobie mogę użyć, tego dał mi też 59, spoko. To mi się podoba. Z tego będzie można sobie pokorzystać, gdy już ta postać rzeczywiście będzie miała 150 poziom i wówczas będzie można sobie poodwiedzać co nieco.
No ale dobra, w takim razie skoro mam ziółka, wypadałoby zmienić ten pierścień. I co mogę tutaj dać? Tak naprawdę to nie widzę tutaj zastępstwa. Ewentualnie Restoration Ring. No i dobra, zapraszam ewentualnie, a chętnie do kogoś wpadnę. Już 30 tysięcy prawie mam, spoko. Nie są to jakieś duże ilości dusz, chociaż na tym etapie to jest jeszcze sporo. Tak. No i przydałoby się jakieś wreszcie zaklęcie zdobyć. Okej, no w takim razie. Zaraz. W sumie. Tak sobie z ciekawości zobaczę. Kurczę, mogłem tam tego frajera jednak zabić. Który to był. To była chyba pierwsza walka. Który to był, że mi zostawił te rzeczy? Biggie Z. United Kingdom, 31 godzin. Nie sądzę, żeby on w takim czasie ogarnął na tyle gry, żeby mieć tak wyfarmione i przejść sobie do Belfry Luna. Tak, Covenanty. Vengarla zabił, ulepszył broń. No niby achievementów nie ma porobionych, więc. To jest chyba haker. Dobra, czy ja mogę liczyć na jeszcze jakieś PvP dzisiaj? Czy nie bardzo? Teraz jest taka pora, że rzeczywiście powinno być to stosunkowo łatwe w porównaniu nawet do pory poprzedniej, no bo. No cóż, mamy godzinę 10 wieczór, więc to jest najlepszy czas właśnie na Dark Souls. Dawać, dawać. Why Sign Soapstone? No właśnie, czyli wtedy się dobrze poprawiłem. No cholera jasna. To się robi troszkę flustrujące. No bo. O, super. Gra po prostu czekała, aż otrzymam jakieś obrażenia. Dobra, am, pyszna trawa. Ale co to się stało? Co to jest? Dlaczego ona nie działa? Bo jest hakerska. Oj, jaja. Dostałem fałszywą, niedziałającą trawę. Ale jaja, dobra. Może nawet lepiej. Lecimy. Jak na razie te smarowidła działają, chociaż ja też pewnie miałem. Proszę tutaj na dół zejść. Okej, Hexer set. Auć, auć. Ajajaj, mocno ulepszoną broń masz. Czy tutaj te ataki są zdecydowanie wolniejsze niż w jedynce? Bo w jedynce można było Falkionem nieźle nadupcać. Jest, ładnie. To mi się podobało. Okej, czekamy na kolejne wyzwanie. Ja muszę zbadać sprawę tej trawy. A teraz nagle zadziałała, jak zdjąłem pierścień. Ciekawe. Ale efekt się nie utrzymuje. Ha. Interesujące. Okej, jak tam smarowidła? Nie wiem, ile ich miałem. Możliwe, że miałem 3 i właśnie zużyłem ostatnie takie działające. A, myślałem, że będzie jeszcze jedno, tak? No nic, zaczekajmy trochę. Okej. Teraz ja przechodzę do kogoś. Tylko, że mi chyba zniknie buff. I zobaczymy, czy on zadziała. No tak, to już chyba był ostatni taki legitimate. I teraz mamy te obdarowane. No ale to działa. Okej. No proszę, zabił Flexile Sentry.
Dwa rapiery w Power Stance. Czy tobie coś to da? No, ciężko powiedzieć. Bolą te uderzenia, bolą. Aj, zjebałem, to było głupie. Bardzo defensywna gra ze strony przeciwnika. Okej, mamy prowadzenie. Zamykamy w kącie i zabijamy. Nice. Kolejna wygrana. To mi się bardzo podoba. Mogę się znowu napić herbatki. Proszę, byłem tak zajebisty, że dostałem w ogóle migoczący tytanit. Okej. Ha, to w ogóle zostało w moim świecie. Kto by pomyślał? Myślałem, że te przedmioty, no pewnie zniknie dopiero po mojej śmierci. Czy tam po warpie z, na przykład do Mayuli z powrotem. Chyba, że teraz może zadziała, co? Kto to wie? Tylko, że... No nie, to jest ewidentnie gówno. Ja to w ogóle dam diska, żeby to się rozjebało, bo to nie ma co trzymać w ogóle w moim świecie. Czegoś takiego. Proszę mnie tu nie próbować backstabować. Pieprzony, jebany, kurwi, tryhardzie. Co on odpierdala? Czy on jest zdrowy na umyśle? Co, on idzie się leczyć pewnie? Wow, co się z tą kamerą dzieje? No, ha! Ha, ha, dobra, to jest jakiś noob. Co jest? Jebana drabina. Nie mogłem przez to zrobić riposty. On się boi. Czego on się boi tak strasznie? O ten chuj, uciekł. Dobra, on się znowu zdążył uleczyć. Szkoda, że ja się nie mogę leczyć, bo uleczyłbym się dla tej kurwy. Aj, zjebałem, bo źle sobie nacisnąłem. On się będzie chciał leczyć i to go zgubi. Ale chuj! Ja pierdolę, serio? Zjebałem, ale kurwa jebana. Pierdolony tryhard. Ja też jestem tryhardem, ale on jest kurwa bardziej. Kurwa, że tamten backstab nie siadł. Skąd ty kurwa jesteś? Powiesz ty mi? Jebany kurwa McDonaldzie. Jakiś znak słyszę. Południowy Yorkshire. 19 godzin, niecałe 20. Kurwa, zajebał mnie taki fiut. Dobra, jest kolejna walka, to mi się podoba. Jebany tryhard, kurwa. O kurwa, sorry. A jak ja takiego gówna nie lubię. Co, zginął, nie wiem, rozłączył się. Aha, zabili go. Dobra, ale ja mam gości. Discount szybko, dawaj, chcę się tego gówna pozbyć. Nie, dobra. Udało się. Okej, czy zdąży się ustawić? Tak, dobra. Zobaczymy, czy to się uda. Bo nie wiem, czy w końcu wspominałem w tamtym materiale, że mi się udało zrobić coś takiego, że po prostu gościu chciał iść na backstaba, ja się obróciłem, szybko go sparowałem i zabiłem. No tylko, że jak mam buffa, no to jest dość oczywiste, że się spodziewam. I nie jestem AFK, ale dobra. Chyba, że mam otwarte menu. Tak, to może wyjść. Co za gówno. Dobra, dawaj mi w ogóle pierścień na staminę. Bierz to. No i dostał ripostę. Później chyba jakieś takie hop hop pygmyk było i po rozmowie.
Bardzo mi się to spodobało, tak żałowałem, że nie nagrywałem wtedy, że och. Znaczy to był pewnie jakiś nobek, no ale no nie zmienia to faktu, że strasznie fajnie to wyszło. No ale tutaj są same dupki, no. Mam low soul memory. Niski poziom i tak dalej, no to... Ha, zróbmy tak. Chyba, że to będzie ktoś ten sam, co? Chociaż na... Kurde... A nie, to nie jest haker, dobra. No, no. No, nie powiem... Ach, dobra. Cześć. Powalczmy jak przyjaciele, którymi nie jesteśmy. Aha, no tak, ten Ultra Weapon. Te pygmyki. Co to w ogóle jest? To jest Claymore? Ach. Kurwa, gang. Kurwa! Wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Gówno! Ała, ała, ała! Ała, ała, nieładnie! Z waszej chujowej strony! Kurwa, jak on tak stagerował, jebany kurwa chuj! Mam ciężką zbroję, a on mnie kurwa sztyletami stagerował. Gówno. Gówno, gówno, gówno. Dobra. Lecimy dalej. Nic się wielkiego nie stało. Oprócz tego, że mnie chuje znowu zgankowały, że chuj miał kurwa stagera ze sztyletów, jakby mnie napierdalał mieczami, nie wiem, smelter demona w dual wieldingu. Okej, okay, idziemy do kogoś. Ja pierdol. Kurwa. To było kurwa dobre. Praise the sun. Wcześniej był praise the moon. Cześć, witaj. Fajnie, miła gesturka, ja jeszcze nie mam. Mam nadzieję, że fajnie powalczymy i że cię rozgniotę. O ty, znasz trochę sztuczek. Hop. No właśnie, trochę staminy trzeba sobie zostawić. I już kurwa, dobra, lecimy. Oni się nie pierdolą, czego ja mam się pierdoli z nim. Dawaj, 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 dawaj. Oj, 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 oj. Nice. A, hop. Już tak jest wygrana. No, tutaj trochę to PvP jest właśnie zjebane. Bo tych duchów mogą być chyba dwa albo nawet trzy tych szarych duchów z tego Covenantu. Oprócz tego może być Invader. No i oczywiście Host. Plus ewentualne dwa albo trzy samony. Czyli w grze może się znaleźć dość sporo graczy. Oczywiście takich sytuacji jest mało. Chociaż zdarza się, że... Aha, no tak. Chociaż zdarza się... Co jest? Czy ja potrzebuję mieć człowieczeństwo, żeby tego użyć? Spróbujmy. W pierwszej części Dark Souls trzeba było mieć człowieczeństwo, żeby korzystać z... Cool. Ale dobra, na razie nas to nie interesuje, bo dołączamy się do czyjegoś świata. No i co? Hop, hop, mamy czas, żeby zbufować broń. Robbie P. Czy Robbie P, coś takiego. Okej, okay, mamy pełnię zdrowia, bardzo fajnie, mam nadzieję, że tego nie spierdolę, cześć. Plecy masz, gościu, plecy masz, plecy masz, plecy. On ma chyba miecz z Drunk Lake. Damage? Chyba taki jak ja mniej więcej.
Dobra. Aha. Aha. Taki to pan jest. Dużo życia masz, ci powiem. To było dobre, ale spierdolił. O ty kurwa. Dobra, udało się. Możliwe, że miał naleciałości z Dark Souls 1. Zaraz to sobie zobaczę, ile on ma godzin. Bo jeżeli ma mało, to zakładam, że grał po prostu w Dark Souls 1. Bo w Dark Souls 1 od razu po ripoście powinno się atakować, bo to inaczej po prostu działa na nieco innej zasadzie. Tutaj trzeba dać po prostu gościowi upaść. Podczas gdy no, w tej części, znaczy w jedynce, trzeba było od razu, żeby siadło. Po prostu podjąć się riposty. No tak, 18,5 godziny. 255 gier, więc nie będę nawet szukać Dark Souls 1. Zakładam, że jest to weteran 1 i po prostu jeszcze poznaję 2. Ok. 25 minuta i to już nie, 26 praktycznie. Ale gra się dość miodnie, więc zaczekam na może jeszcze jedną walkę. Tutaj sobie przesunę. A no właśnie, wypróbuję w ogóle plan, który chciałem zastosować, mianowicie skorzystać z Cracked. Yes, dobra, trzeba było mieć człowieczeństwo jak w pierwszej części Dark Souls. I to jest mechanizm, który oczywiście może przyspieszyć moją walkę, bo już znalazłem inny świat. I tutaj, w sytuacji, gdy jest szary duch z Covenantu, Host i Invader, mamy trzy grupy. Jest takie free for all na trzy drużyny, i to jest bardzo fajne. Najczęściej Invader teamupuje się z no, Grey Spiritami, chociaż bywa, że po prostu wszyscy walczą ze wszystkimi. Okej, okay. Wiem co słyszałem. Wiem co słyszałem. Teraz trzeba znaleźć, gdzie się nasz kolega po prostu tutaj schował. Hop, 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 rozejrzyjmy się. Jakiś, nie wiem, szukamy dźwigni, czy może. Ha. To nie jest ta otwarta skrzynia zdecydowanie. Przełącznik też nie, chyba że wszedł za skrzynię. No nie, nie bardzo to jest chyba możliwe. Albo tu za dźwignię? Też nie. Mamy tutaj kogoś, kto się widocznie chce pobawić co nieco chowanego. Ale co nam pomoże? Pomoże nam to, że tutaj wszystko jest porozwalane. Znaczy możliwe, że on się w ogóle nie kamufluje, tylko mi się wydawało, że on się będzie kamuflował. Tutaj żadnych obiektów nie widzę. O, widzę Alon Great Bow prawdopodobnie. Jest. Dobra. Hop, hop, hop. Czy masz mnie za idiotę? Ach! Proszę cię, nie lecz się. Au. Zeskoczą? Ajajaj, magia. Uleczył się. Co za kurwa. Nie fajnie, nie fajnie. No tak, nie wiem kogo oni chcieli nabrać, ale ty kurwiu. No i używają tych swoich jebanych kamyków. A nie, on się nie uleczył. Ach, kurwa. Okej, okay, to już mi jakiś komfort daje, że jestem sam na sam z nim. Tylko, że prawdopodobnie. A kurwa, zjebałem. Myślałem, że już nie będzie miał staminy. No niestety zabicie fantoma gówno mi dało. A tutaj akurat przyszły posiłki. A nie, to on przyzwał kogoś znowu. Co za kurwa. Dobra. Chuj, doczekamy do pół godziny. Dlaczego mnie w ogóle zrespiło? Zaraz, zaraz. Coś. Aha, dobra, dobra. Przecież ja byłem Red Phantomem, a nie zwykłym. Dobra, dobra, sorry. Okej, okay, tutaj będzie prawdopodobnie ostatnia walka. Na pół godziny. Nieco dłuższy materiał. Ale dobrze się gra. Lubię PvP, mimo że czasami potrafi nieźle wkurwić. Okej, okay, Tinkerbell. To jest mój teammate w ogóle, czyli. O. Wolałbym, żeby przegrał, szczerze mówiąc.
patrzmy. O, tutaj ma jakiś topór bojowy czy coś w ten deseń. O, ładna wymiana. Szkoda, że nie mogę na przykład pomóc hostowi. Nie mogę w ogóle stargetować moich członków mojego covenantu. Dobra, dam to sobie jeszcze raz, bo mam tego od chuja. Może zobaczmy, co oni tam robią. Kurde, nie podoba mi się to. No, no, miałeś okazję go zabić. Dobra, może nie miał staminy, ale i tak wygrał. Ok, więc będziemy sobie walczyć tutaj z kolei. Dawaj, 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 dawaj. Nie ma gestur, walczymy. Ty kurwa. Ty kurwa, uleczyłeś się, a ja tu czekam. No właśnie, to są sousy. Ludzie nie mają honoru w tej grze, w większości. Zdycha jak śmieć, którym jesteś. Ja ci pomacham paluszkiem, że tak jest nieładnie. No i dobra, i to by było na tyle. Jeszcze sobie wrócę po duszę. No i trzeba będzie pójść dalej. Trzeba będzie po prostu iść dalej z grą. Wbić się te kolejne 75 poziomów, znaleźć jakieś zaklęcie, buff na broń i tak dalej. Prawdopodobnie też jakieś tam tarcze w stylu Great Barrier, czy tam zwykła bariera. Jako cud, żeby po prostu zwiększyć sobie defa. No i okej, to by było na tyle. Dzięki wielkie, pozdrawiam. I tam możecie pierdolnąć łapkę w dół pod tamtym filmem, ale pod tym zachęcam oczywiście do łapki w górę. Trzymajcie się, cześć.